Ewelina i Maria. Witamy serdecznie w głównym wydaniu Zakonius. Przysłowie na dziś. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Z kalendarza świąt nietypowych. 4 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. To ważna data w kalendarzu dla tych, którym los zagrożonych wyginięciem zwierząt nie jest obcy. Ten dzień jest okazją do uświadomienia ludziom, że bez ochrony pantera mglista zniknie z powierzchni ziemi. Tak jak stało się już w przypadku niektórych gatunków. Imieniny obchodzą Dominik, Prokop oraz Andrzej. 4 sierpnia urodzili się w 1821 Louis Vuitton, francuski projektant mody. W 1900 Jan Kanty Zamoyski, polski hrabia. 1928 Ludwik Badian, polski fizyk, materiałoznawca. Z kategorii Polak potrafi. Na całym świecie patentuje się około 1,6 miliona wynalazków rocznie. Połowa tej liczby pochodzi z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i Niemiec. Przed II wojną światową Polska zajmowała 5-6 miejsce w Europie pod względem liczby patentów. Dziś poznamy postać Jacka Karpińskiego, inżyniera elektronika i informatyka oraz powstańca warszawskiego i żołnierza Szarych Szeregów. To człowiek, który mógł zapewnić Polsce czołową pozycję w światowej informatyce. Na początku lat 70. Karpiński wraz z zespołem stworzył najlepszy minikomputer na świecie, K202. Jednak socjalistyczny ustrój nie pozwolił mu osiągnąć sukcesu na miarę Apple czy Microsoftu. Komputer pracował na układach scalnych małej i średniej skali integracji. Kosztował zaledwie około 5000 dolarów. Jego jednostka centralna miała wielkość walizki i mogła wykonywać 1 000 000 operacji na sekundę. Ciekawostki o Polsce. 17 Polaków otrzymało Nagrodę Nobla, czyli więcej niż w Japonii, Chinach, Indiach czy Australii. Polska to największy eksporter bursztynu na świecie. Szacuje się, że udział polskich wyrobów na rynku światowym może osiągać nawet 70%. Na Pałacu Kultury i Nauki znajduje się drugi co do wielkości w Europie zegar. Ma 6 metrów średnicy. Puszcza Białowieska jest domem dla 800 żubrów, czyli najcięższego w Europie zwierzęcia lądowego. W naszym poetyckim kąciku dziś fragment twórczości Jana Brzechwy czyta dla Państwa Bartek. Jan Brzechwazo, fragment. Matołek raz wiedzał zo i wojał co chwila. O, jaka brzydka papuga, wyrafa jest za długa. Słoń za wysoki, a po co komu te foki? Zebra ma farbowane zebra, tygrys chętnie by mnie stąd wygryzł. Dziękuję. Zapytaliśmy naszych obozowiczów, ile powinny trwać wakacje? 1 miesiąc, 3 miesiące czy 6 miesięcy? Wolałaby Pani, żeby wakacje trwały 1 miesiąc, 3 miesiące czy 6 miesięcy? 3. A dlaczego Pani tak sądzi? Bo to tak pomiędzy. Okay. Między 1 a 6, nie za długo, nie za krótko. Powinny trwać jak najdłużej. 6. A mogę spytać dlaczego? Możesz. To dlaczego? Bo lubię parzyste cyfry. 6. A dlaczego? No bo lepiej być na wakacjach niż w szkole. Ale czyje wakacje? Dzieci czy dorosłych? No Pani wakacje. No to jak najdłużej. Chyba 3 miesiące. A dlaczego? Bo jakby trwały za długo, no to bym chyba zapomniała, jak się nazywają moi przyjaciele. 6. Żeby dłużej siedzieć w domu i nie chodzić do szkoły. Myślę, że 6 miesięcy to by było idealnie. A długi odpoczynek po ciężkiej pracy. Zawsze się fajnie odpoczywa. 6. 6, a dlaczego 6? Ponieważ będzie połowa w szkole, a połowa wakacji. 6 miesięcy. A dlaczego? Bo będę mógł dłużej być tu za kościelu. Ja bym wolał, żeby wakacje trwały 12 miesięcy. A jak Pani? Ja sądzę, że 3 miesiące. Dobra, każdy ma swoje zdanie. Jaka jest Twoja ulubiona wymówka na spóźnienie? Mam powiedzieć taką zmyśloną czy prawdziwą? Że korki były jak nie wiadomo gdzie, jakby się wszyscy śpieszyli do jednego miejsca. Bo zaspałem. No nie wymyślam, bo po co? Gdzie mam wymówki? Się nie spóźniam, to czy chyba. Okej. Na spóźnienie? No zaspałam chyba, no bo tak jest. Że musiałam pomóc jeszcze w domu,
Ewentualnie, że miałam zajętą łazienkę i nie zdążyłam. Mój tata stał w korkach. Późnianie? Przepraszam, zaspałem. Nawet jeśli jest to 17. A za koniec przygotował dla Was zespół warsztatu filmowego. Żegna się z Państwem Ewelina i Marysia.